witamy Państwa na dzisiejszych składach, że zakończyliśmy prace związane z rozbudową drogi krajowej nr 72. W miejscu Wójcik-Turek zostało rondo, dwie sygnalizacje, koszt prac prawie 11 milionów złotych. Dzisiaj ten odcinek udostępniamy do kierowców, przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa nie tylko dla kierowców, ale także dla wszystkich uczestników ruchu. Inwestycja bardzo potrzebna mieszkańcom powiatu tureckiego miasta Turku. Praktycznie wyremontowane są dwie główne centralne ulice w naszym mieście, z których będą korzystać mieszkańcy całego powiatu tureckiego, ale nie tylko, wszyscy przyjezdni, wszyscy ci, którzy przejeżdżają przez nasze piękne miasto. Bardzo się cieszę, że z funduszy państwowych poprzez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury ten odcinek drogi krajowej 72 w mieście Turku jest oddany. Ponad 10 milionów zostało zainwestowane w to przedsięwzięcie. Przedsięwzięcie bardzo znaczące dla naszego miasta. To przecież nie jedyna inwestycja w powiecie tureckim, bo przecież nie tak dawno oddawana była część drogi w miejscowości Tuliszków. Też duży remont, prawie 13 milionów złotych. Kilka tygodni temu podpisywaliśmy dokument, który jest decyzją na budowę obwodnicy Grzymiszewa. W tej chwili realizowana jest też budowa ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowościami Kowale Pajskie a Marianów. Także widzimy, że tych działań ze strony Generalnej Dyrekcji, ze strony Ministerstwa Infrastruktury jest bardzo dużo. Są to środki przeznaczone stricte dla naszego miasta i dla naszego powiatu, praktycznie bez udziału tutaj środków samorządowych, i bardzo, bardzo z tego się cieszymy, i oby takich dni jak dziś było więcej. Jak widzimy, kierowcy już chętnie korzystają ze świeżo wyremontowanej ulicy Niepodległości, ulicy Uniejowskiej wraz z przebudowanym skrzyżowaniem. Bardzo dziękuję przedstawicielom Generalnej Dyrekcji, wykonawcom. Cieszymy się z tego odcinka. No i jak zwykle prosimy, aby powiat turecki, miasto Turek zawsze było w życzliwej pamięci Generalnej Dyrekcji, aby te inwestycje były nadal prowadzone. Szanowni Państwo, faktycznie wielka radość dla mieszkańców powiatu tureckiego, dla mieszkańców miasta Turku, bowiem stolica powiatu tureckiego no, pięknieje. Przecież za nami oddana piękna inwestycja, ale szanowni Państwo, to także jest podwalina do przebudowy ulicy Legionów Polski czy Piłsudskiego, bo ja nie ukrywam już, że na zarządzie nieraz rozmawialiśmy, z tyłu głowy mam ten odcinek i myślę, że od projektu pewnie zaczniemy i dalej będziemy w centrum miasta szli. Ja bym chciał także serdecznie podziękować Generalnej Dyrekcji, bo inwestycja bardzo, bardzo udana. Zresztą ja widzę, nie znam się na tym, ale technicznie jak widzę, że bezpośrednio mieszkańcy nie muszą wyjeżdżać na główną drogę, tylko są jeszcze odpowiednie alejki do wyjazdu. Czyli bezpieczeństwo zachowane i o to wszystko dyrekcja zadbała. Szanowni Państwo, jeszcze raz dziękuję, cieszę się z tej inwestycji i oby takich inwestycji na terenie naszego powiatu tureckiego było jak najwięcej.